Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Katarzyna Skolimowska. Z zawodu jestem nauczycielem języka polskiego. Obecnie prowadzę firmę edukacyjną Fit Edukacja. A ty oglądasz premierowy odcinek z serii Bliżej Szkoły. W swojej pracy zajmuję się przede wszystkim tym, żeby doskonalić wychowawców w pracy wychowawczej. Dlatego też prowadzę szkolenia z tego zakresu, warsztaty dla uczniów, piszę bloga i napisałam takie dwie współautorskie książki z tego zakresu. I wystartowałam z projektem Bliżej Szkoły, do którego w premierowym odcinku zaprosiłam panią dyrektor Ewę Wasylkowską. Pani dyrektor prowadzi funkcję dyrektora w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bielsku-Białej. Jest z zawodu i z zamiłowania nauczycielką biologii, ochrony środowiska i wychowania fizycznego. Zajmuje się także doradztwem zawodowym. Pełni funkcję dyrektora, także po prostu człowiek orkiestra. Jest mamą, babcią, pasjonatką gór, jazdy na rowerze i miłośniczką książek. I dzisiaj będzie z nami rozmawiać. Dlaczego pani została nauczycielem, a z czasem dyrektorem szkoły? Dlaczego nauczycielem? Zawsze chciałam być nauczycielem, chociaż muszę powiedzieć, że na początku marzyło mi się, żeby być nauczycielem w przedszkolu, czyli być przedszkolanką. No ale jak to się mówi, jeszcze wszystko przede mną, dlatego że jeszcze nie kończę mojej kariery zawodowej. Być może zdarzy się, że będę miała kiedyś okazję popracować w przedszkolu. Póki co zostałam nauczycielem w szkole średniej i nie żałuję. Natomiast dlaczego dyrektorem szkoły? Po kilku latach pracy jako nauczyciel otrzymałam propozycję od pana prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, dlatego że uczę i zawsze uczyłam w szkole niepublicznej, żeby objąć funkcję dyrektora szkoły. No nie ukrywam, wyzwanie, podjęcie się jakiegoś nowego zadania, działania. Było to coś, co mnie zainteresowało i postanowiłam spróbować. A bilans zysków i strat w zawodzie nauczyciela, czy można by to było jakoś tak przedstawić? Bo myślę, że łączenie funkcji bycia nauczycielem i dyrektorem to też jest jeszcze większe wyzwanie i tutaj pewnie te zyski i straty są jeszcze bardziej zróżnicowane. I co powinien wiedzieć ktoś, kto zastanawia się nad wyborem tego zawodu? Bo ja myślę, że jest wśród naszych widzów sporo osób, które się zastanawiają nad tym, czy taki wybór drogi zawodowej to jest dobry wybór i dobry pomysł i z czym się trzeba liczyć. To może na początek odpowiedź na to drugie pytanie. Uważam, że jest to bardzo dobry wybór. Każdy, kto czuje, że choć troszkę pociąga go praca w szkole i chciałby mieć kontakt z młodymi, młodszymi, starszymi osobami, zachęcam jak najbardziej. Bo nauczyciel to ktoś wyjątkowy. To taka osoba naprawdę, która na co dzień spotyka się z młodymi ludźmi, która musi ich słuchać, musi z nimi rozmawiać, a przynajmniej powinna. I myślę, że to w tym zawodzie jest właśnie piękne, że spotykamy się z tymi osobami i poprzez to ciągle jesteśmy młodzi, ciągle jesteśmy na topie. Ciągle musimy gdzieś tam zdobywać te informacje o nowościach, ponieważ my z tymi młodymi ludźmi musimy mieć jakiś wspólny temat, musimy mieć o czym rozmawiać. Natomiast ten bilans zysków i strat, no ja w ogóle nie uważam coś za stracone. Ja tylko zauważam te zyski. Widzę, że każda lekcja jest inna, każdy zespół klasowy jest inny, każdy uczeń w tej klasie jest inny. Bardzo dużo uczę się od tych osób, bardzo dużo poznaję i myślę, że to jest taką najfajniejszą i najciekawszą wartością dodaną, jeżeli chodzi o ten zawód. Super. Bardzo tak jest to takie kojące, że pani dyrektor z takim doświadczeniem mówi o tym, że właśnie tutaj nie można mówić o takich stratach. Chociaż myślę, że o cenie wyboru tego zawodu możemy mówić, bo za wszystko taką cenę jakąś płacimy, prawda? Ale, ale nie musimy tego. Nauczyciel to też ktoś taki, kto nie może przyjąć, że będzie pracował od do, prawda? Tak. Czasami się wydaje, że nauczyciel pracuje tylko kilkanaście godzin dziennie. To nie jest tak. Albo kilka godzin.
pracuję cały czas, dlatego że trudno jest nie spotkać się z rodzicem, jeżeli on tego potrzebuje i oczekuje. Nie da się nie spotkać z uczniem, jeżeli on ma taką dodatkową potrzebę. Trzeba czasami odpisać na jakąś informację, którą do nas pisze, czy rodzic, czy uczeń. Trzeba czasami dodatkowo spotkać się w gronie większym rady pedagogicznej, bo o to trzeba omówić jakiś pilący problem. Trzeba z tym dzieckiem wyjechać na wycieczkę, na konkurs, na olimpiadę i czasami to nie jest na miejscu. Czasami musimy pojechać nawet na drugi koniec Polski. A więc ten czas trzeba temu uczniowi, rodzicowi poświęcić, dać. A więc w zasadzie można powiedzieć, pracuje się o wiele więcej niż kilka czy kilkanaście godzin dziennie. Tak. Bo nauczyciel to stan umysłu, prawda? Tak, zdecydowanie. Cały czas się o tym myśli. Dobrze. Sporo tak już powiedzieliśmy sobie o tym, jak to jest tak być nauczycielem, o takim sposobie myślenia. Ale jakie są zadania, obowiązki dyrektora szkoły? Bo ja tak wiem, że kiedy w jakiejkolwiek szkole pracowałam, był rozpisywany konkurs na dyrektora szkoły, to po prostu każdy tylko tak, żeby się czasami nie dostała ta fucha, bo każdy wie, jak tutaj dużo więcej się wykonuje pracy, której często nie widać, prawda? Tak, no jest to praca troszeczkę inna niż praca z uczniami. Momentami mam takie chwile, że chciałabym to porzucić, jednak powrócić do tego pierwotnego zawodu, czyli do szczególnie i przede wszystkim bycia nauczycielem. Ale z drugiej strony... zatkało mnie. Bo tyle tej pracy jest. Tyle tej pracy jest. Kto to taki dyrektor? Dyrektor to taki właśnie też człowiek troszeczkę orkiestra. Dlatego, że momentami ja jestem księgowym, kadrowym. Jak potrzeba, to konserwatorem w szkole. Jak potrzeba, to sprzątaczką. Jak trzeba, to idę na zastępstwo, a więc jestem wtedy wychowawcą, pedagogiem, opiekunem, higienistką, bo czasami trzeba się zaopiekować chorym dzieckiem i gdzieś tam odstawić to dziecko do szpitala, do domu, do rodzica. Także te funkcje są bardzo różne. Na pewno praca dyrektora to nie jest tylko to, że ja pokazuję palcem wskazującym i mówię, ty zrób to, ty to, ty to, a ja cię tylko z tego rozliczę. Dzisiaj trudno jest mówić, że jest to taka jedna osoba. My dzisiaj działamy wspólnie. Po prostu staramy się wszyscy, jako grono pedagogiczne, podejmować pewne decyzje. No ja czasami tylko decyduję, jeżeli tak faktycznie pół na pół jest głosów i trudno nam zdecydować, czy wybrać opcję A, czy opcję B, to wtedy ten mój głos jest przeważający. Ale pracujemy wszyscy wspólnie i jakoś wszyscy wspólnie pracujemy na rzecz całej szkoły i na rzecz rozwoju tej szkoły. Czyli inwestuje pani dyrektor bardziej w takie budowanie zespołu jako takiej rodziny, takiej szkolnej rodziny. Zdecydowanie. Która musi tak... Dla mnie zawsze gdzieś tam najważniejszy jest człowiek. Wiem, że nie zawsze mi to wychodzi i wiem, że tutaj jeszcze dużo nauki przede mną. Ale to też jest chyba takie naturalne. Gdyby wszystko było tak wspaniale i okej, no to nie byłoby dobrze. Uczymy się też czegoś nowego, ponieważ jak na początku zaznaczyłam, jestem dyrektorem szkoły niepublicznej i od tego roku szkolnego wszyscy nauczyciele zostali u nas przyjęci na etat. Do tej pory było troszeczkę inaczej. Większość osób pracowała na troszeczkę innych zasadach i ta współpraca wyglądała troszeczkę inaczej. A teraz musimy się przyzwyczaić do czegoś nowego, do czegoś innego. Jak to coś nowego, budzi to opór w wielu osobach. No, ale każda zmiana, prawda? Tak, każda zmiana budzi jakiś opór i to jest też naturalne. Z tym trzeba się liczyć. Ale to znaczy, że się idzie w dobrym kierunku. Tak myślę. No i na pewno będę zawsze tych ludzi gdzieś tam starała się słuchać i czerpać z tego, co do mnie mówią. I wykorzystywać to w swojej codziennej pracy. Myślę, że to jest taki klucz do sukcesu. Super, ale pięknie, bo to widać, że szkoła się bardzo rozwija, bo kiedy ja jeszcze miałam przyjemność pracować na decyzji, to tak, to jeszcze to prawda, nie wszyscy byli na etacie, raczej mniejszość, nie? Tak. A teraz już jest tak i bardzo dużo zespołów klasowych zatworzonych, także zachęcamy też osoby, które myślą o tym, żeby, czy warto skorzystać z nauki w ZDZ-cie, żeby jak najbardziej spróbowały. Tak, to już dzisiaj mówimy warto. Warto, tym bardziej, że właśnie dzisiaj wystartowały Dni Otwarte, aczkolwiek emisja programu, odcinka będzie troszkę później, ale myślę, że jeszcze przez parę zdążymy. A co pani dyrektor powiedziałaby sobie rozpoczynającej pracę dyrektora?
No właśnie, myślę, że właśnie to, co powiedziałam przed chwilką, mm-hmm. że tą najważniejszą rzeczą jest słuchać ludzi, czyli mm-hmm. w dużym stopniu gdzieś tam czerpać z ich pomysłów, bo ludzie mają fantastyczne pomysły. Mm-hmm. Gdzieś tam czasami jedno zdanie, dwa zdania, które ktoś wypowie, mm-hmm. no stają się dla nas jakąś inspiracją. Mm-hmm. I tutaj chociażby taki przykład. W szkole mamy taki kierunek, gdzie młodzież oprócz tego, że uczy się zawodu, zapoznaje się również ze służbami mundurowymi. Mm-hmm. I ten pomysł podsunął mi na przykład mój pan prezes. Bo na jednym spotkaniu dyrektorów szkół opowiadał o tym, że w szkołach w ZDZ-cie w Kielcach są właśnie technika, które kształcą osoby w mundurach. No i gdzieś tam pomyślałam sobie, dlaczego nie spróbować. No i okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. Także słuchać, czerpać z tych propozycji, informacji, które mówią inne osoby, no i wykorzystywać to potem w swojej pracy. A wiele z tych pomysłów okazuje się trafionymi i dobrymi. Mhm. Super, fajnie. Czyli rozumiem, że najważniejsza zasada dyrektora to takie słuchanie. Słuchać ludzi, tak. Aha, czyli w sumie najtrudniejsza umiejętność w ogóle ludzka. Najtrudniejsza, nie? Myślę, że tak, bo mimo, że lubimy mówić dzisiaj, a niekoniecznie słuchamy, co druga osoba ma nam do powiedzenia. Także czasami warto usiąść i posłuchać, co ten drugi człowiek chce nam powiedzieć. Mm-hmm. Zdecydowanie. Mm-hmm. Super. A teraz pytanie, które dla mnie jest ogromnie ważne. Czego pani dyrektor oczekuje od wychowawcy klasy? No wychowawca to na pewno ktoś wyjątkowy. To mm-hmm. jest taki człowiek, który z jednej strony jest takim pośrednikiem pomiędzy dyrektorem a zespołem klasowym, pedagogiem, a zespołem klasowym, rodzicem, dyrektorem, zespołem klasowym. A więc na pewno jest to osoba, która bardzo dobrze ten zespół klasowy musi poznać. To musi być taka osoba, która ma swoje zasady i mocno się ich trzyma. To jest w ogóle bardzo ważne w pracy nauczyciela. Tutaj nie może być tak, że my mówimy jedno, a postępujemy zupełnie inaczej. Bo młodzież bardzo szybko jest w stanie nas z tego rozliczyć. I jest duże niezadowolenie, kiedy mówimy coś innego, a działamy w zupełnie inny sposób. Wychowawca to taka osoba, która ma te zasady, trzyma się ich mocno, jest w przyjaźni ze swoją grupą, ale to musi być taka mądra przyjaźń. Musi być mimo wszystko ten dystans, że ja jestem twoim wychowawcą, a ty jesteś moim uczniem. To jest bardzo ważne. Wtedy też chyba uczniowie się tak czują bezpiecznie, prawda? Że... Myślę, że tak. Nie chodzi tutaj o taką zupełną przyjaźń, że wypracujemy sobie takie przyjacielskie relacje, prawie że wszyscy będą do mnie mówić po imieniu, prawda? Nie, to musi być taka właśnie życzliwa, mądra przyjaźń z tym całym zespołem klasowym. Żeby ten uczeń miał zaufanie, mógł przyjść do tego wychowawcy, o wielu sprawach mu opowiedzieć. Dzisiaj zauważam, że młodzież chce rozmawiać. Czasami jak u nas w szkole nawet czekają na zajęcia dodatkowe, to przychodzą, siadają, kto bardziej odważny, i pytają, czy mogą sobie na chwilę po prostu ze mną pogadać. Także widać, że oni potrzebują tej rozmowy. No i to tutaj jest bardzo istotne, żeby ten wychowawca potrafił to zauważyć, rozmawiać, no i też potem wyciągać odpowiednie wnioski, odpowiednio gdzieś tą młodą osobą kierować. Ale to jest chyba taki najfajniejszy moment, kiedy przychodzą uczniowie i do nas i jeżeli już do dyrektora szkoły, to myślę, że to już jeszcze taki większy krok jakby z ich strony zaufania, że wiedzą, że mogą i że będą wysłuchani, że mogą sobie na to pozwolić, ale że no wszystko to będzie w takich granicach, że dostaną jakąś pomoc i nie będą się przy tym czuli oceniani na przykład. No, myślę, że fajne jest to, że oni nie boją się właśnie przyjść i rozmawiać, że wiedzą, że właśnie zostaną wysłuchani. No, czasami gdzieś tam nawet mam malutkie złości, prawda? Bo ja lubię pracować po godzinach, bo wtedy w szkole jest spokój i wtedy zrobi się jak gdyby najwięcej rzeczy. Ale no nie potrafię powiedzieć komuś, wiesz co, nie idź stąd teraz, nie porozmawiam z tobą, nie poświęcę ci chwili tego czasu, bo mam wrażenie, że taka osoba może już do mnie potem nie przyjść. Tak, więc to, że ktoś przychodzi, tych osób nie jest dużo, bo jednak z wieloma problemami wolą zgłaszać się czy do wychowawcy, czy do pedagoga szkolnego, ale te osoby są. Ja sobie to bardzo cenię, że przychodzą, rozmawiają o sprawach różnych. To jest bardzo fajne. Tak. Czyli taka elastyczność to jest drugie imię. Tak jak w byciu mamą. Tak. Prawda? Tak się musi dopasować. Ja zawsze mówię, że wszystkie dzieci z mojej szkoły to są moje dzieci.
bo nie umiem tego oddzielić. Mam swoje jedno osobiste, prywatne dziecko, a tutaj mam 300 swoich dzieci, także nie umiem tego jakoś inaczej nazwać. Więcej chyba, bo to co roku jest. No w tym roku mamy dokładnie 299 osób. Wow! Także a później jeszcze rotacja, także po prostu Półbielska. Tak, tak. Półbielska dzieci. Dotknęliśmy już kilku takich ważnych aspektów, na przykład też takich relacji między dyrektorem a wychowawcą, ale też jest ważne, czego pani, może co dla pani dyrektor jest najważniejsze w kontekście kontaktu z rodzicami? Jak ona przebiega w szkole, taka praca z rodzicami, w której uczniowie już są prawie dorośli? Bo to też jest inaczej w podstawówce, a... Inaczej tutaj, tak. Mhm. To znaczy tutaj rozpocznę od czegoś, co jeśli się nie mylę, przeczytałam kiedyś na pani blogu. Mianowicie, jak przyjmuje się ucznia, to nie tylko przyjmuje się ucznia do szkoły, ale przyjmuje się całą rodzinę. I staram się to od tego roku na pierwszych spotkaniach z rodzicami właśnie to zdanie rodzicom przedstawiać. Mi się to bardzo spodobało i bardzo mocno się z tym zgadzam. To nie jest tak, że my oczekujemy tylko tej współpracy z rodzicami w momencie, kiedy trzeba usprawiedliwić nieobecność dziecka. My chcielibyśmy, żeby ci rodzice byli współtwórcami naszej szkoły. Żeby oni nam przekazywali swoje pomysły, żeby angażowali się w życie tej szkoły. I staramy się do tego tych rodziców zachęcić. Troszeczkę łatwiej pracuje się z rodzicami uczniów niepełnoletnich. Troszeczkę jest już potem trudniej, jak ci uczniowie właśnie wchodzą w tę pełnoletność. Oni dzisiaj bardzo dobrze znają swoje prawa. Wiedzą, że mają prawo się usprawiedliwić sami, mają różnego rodzaju inne prawa. Czasami jak spotykam się z rodzicami osób pełnoletnich, to słyszę od tych rodziców takie zdanie: no syn, córka, powiedzieli mi, że są już dorośli, to żebym nie wtrącała się w ich życie, więc staram się nie wtrącać. No gdzieś tam staram się podpowiedzieć temu rodzicowi, że my jako rodzice zawsze będziemy się wtrącać w życie naszych dzieci. Wcześniej już powiedziałam, że mam jedno osobiste dziecko, to jest 30-letni syn. I mnie cały czas interesuje bardzo jego życie. Ja oczywiście nie narzucam mu swojego zdania. W tej chwili jesteśmy już bardziej partnerami w rozmowie niż ta relacja może taka mocna, rodzic, dziecko, kiedy jeszcze się uczył i był w większym stopniu ode mnie zależny. Ale cały czas jak gdyby jestem, podpowiadam, mówię mu, jakie jest moje zdanie, a co on zrobi, to już jest potem jego decyzja. I wydaje mi się, że każdy rodzic chyba tak ma. I że to nie jest tak, że w momencie, kiedy to dziecko osiągnie pełnoletność, tutaj jeszcze powiem, że osoba pełnoletnia nie znaczy dorosła, bo to są dwie różne rzeczy dla mnie. No to już jak gdyby możemy to dziecko pozostawić samemu sobie. Więc zachęcam rodziców do tej współpracy przez cały ten 4-letni okres nauki tych dzieci w szkole. No i staramy się tutaj jakoś wzajemnie pracować wspólnie. Ale to jest już taka praca na relacjach bardziej, prawda? Tak, ale tu musi być ta współpraca. Tak. To nie jest tak, że szkoła uczy, dom wychowuje, czy szkoła wychowuje, dom uczy. My musimy razem pracować. Rodzic musi troszkę pomóc nam, my staramy się pomóc temu rodzicowi. Wtedy tylko jest widoczny taki naprawdę fajny efekt. To bardziej, że bardzo dużo czasu spędzamy w szkole. Bardzo dużo, tak jak w pracy. Tak, w pracy. Dwie trzecie dnia te dzieci spędzają w szkole. Ja patrząc na ich plan lekcji, no czasami jest mi ich troszeczkę żal. Te dzieci mają po 8, po 9 godzin dziennie, tych godzin dydaktycznych. To jest naprawdę bardzo dużo. No, a potem gdzieś tam jeszcze zajęcia muszą dodatkowe przyjść. Tak, zostają czasami na zajęciach dodatkowych, ale muszą też w domu przygotować się na kolejne zajęcia. Czyli ten kontakt ze szkołą jest bardzo duży w ciągu dnia. Właśnie. Tak podkreśliłam to dlatego, że wiem, że jest spora grupa nauczycieli, która się burzy, jak się mówi, że szkoła to drugi dom, że to nie można tego tak łączyć. No trzeba taką higienę pracy zachować, ale... Tak, zdecydowanie. Tak. Ale też nie da się tego tak w 100% oddzielić, bo no 3/4 czasu uczniowie spędzają w szkole. W szkole, tak. A czy zdarzyło się tak, że przyszedł do pani dyrektor nauczyciel, który boryka się z wypaleniem zawodowym? I jeżeli tak się zdarzyło, to co wtedy pani radzi?
Powiem tak, że nigdy nikt nie przyszedł i tak oficjalnie nie powiedział, że oto czuję takie wypalenie zawodowe. Natomiast po zachowaniu niektórych osób można zauważyć, że no, dzieje się coś złego, tak? Kiedyś osoba pełna takiej pasji, chęci do różnych działań, pełna pomysłów, gdzieś tam nagle stopuje, gdzieś tych pomysłów brak, gdzieś tego zaangażowania jest troszeczkę mniej. Ale nikt tak oficjalnie do mnie jeszcze z takim stwierdzeniem nie przyszedł. Co ja bym poradziła? No na pewno poradziłabym to, co powiedziała Pani przed chwilką, żeby starać się poszukać tej równowagi pomiędzy pracą a życiem takim osobistym, prywatnym i tutaj skupić się być może na jakichś pasjach, zainteresowaniach, na jakichś wędrówkach górskich, na czytaniu książek, no w zależności od tego, kogo relaksuje. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i ważną drugą taką rzeczą jest, żeby czerpać z różnych sukcesów, na przykład sukcesów dzieci, bo to jest dla nas też taka motywacja. Jeżeli ja widzę, że ten mój uczeń osiąga jakieś nawet drobne sukcesy, to nie muszą być od razu rzeczy jakieś wielkie, no to jest moja radość, moja satysfakcja, mój uśmiech na twarzy przy okazji oczywiście tego dziecka i myślę, że to też mogą być takie elementy, które bardzo budują, czyli dwie te najważniejsze rzeczy. Wypoczynek i ta właśnie higiena, że jest to życie zawodowe, ale musi być też to życie prywatne. No i czerpanie z sukcesów innych osób. Czyli takie docenianie siebie, też takie umiejętność takiego celebrowania nawet takich małych rzeczy. Tak, prawda? To na pewno. A czy da się rozpoznać dobrego nauczyciela podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej? Jeśli tak, nie narzucam tutaj odpowiedzi, ale jeśli tak, to czy jest coś, czym się charakteryzuje? I czy można powiedzieć, że istnieje jakiś taki wachlarz nauczycielskich typów? To znaczy, ja uważam, że da się rozpoznać takiego nauczyciela. Na przykład mnie zawsze zjednują osoby, które przychodząc do pracy mówią takie pierwsze zdanie. Zawsze chciałem pracować w szkole. Moim największym marzeniem była praca z młodzieżą, praca z uczniami, praca z dziećmi. No to jest takie zdanie, które ja od razu kupuję. Jeżeli ktoś od tego zaczyna rozmowę, to już ma u mnie plus 10 punktów na starcie. Oczywiście te osoby, które przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne, są bardzo różne. To z jednej strony osoby bardzo pewne siebie, ale zdarzają się też tacy, którzy są wystraszeni, zdenerwowani i czasami to, jakim jest wspaniałym nauczycielem, odkrywamy dopiero po jakimś czasie. Także też staram się tutaj każdej osobie, która ma te odpowiednie kwalifikacje do pracy, dać tą szansę. No i potem w trakcie obserwacji już odpowiednich zachowań na zajęciach, podczas kontaktów z uczniami, jesteśmy w stanie ocenić, czy jest to dobry nauczyciel. No ja uważam, że mam u siebie samych fantastycznych nauczycieli. Bardzo chciałabym z tymi osobami współpracować jak najdłużej się da. To ludzie pełni zapału do pracy, pełni pasji. I właśnie ci, którzy zawsze podkreślają, że zależało im i nadal zależy na pracy z młodym człowiekiem. Natomiast co do tych typów nauczycielskich, to tutaj bym bardziej powiedziała z punktu widzenia już, że tak powiem, starego ucznia. Dlatego, że tutaj tak jakoś łatwiej byłoby mi powiedzieć, że nauczyciele są przecież różni, bo znajdzie się w grupie i zapominalski, który ciągle zapominał, że miał nam zrobić sprawdzian, i taka osoba surowa, której gdzieś tam mocno baliśmy się, i taka osoba bardzo właśnie towarzyska, z którą się dało o wszystkim porozmawiać. Osoba taka pogodna, ktoś, kto lubi opowiadać o ciekawostkach, a więc ci nauczyciele są bardzo różni, tak jak ludzie są bardzo różni, tak i w gronie nauczycieli każdy jest jakiś, no i każdy ma te plusy i jakieś też inne minusy, malutki pewnie. Minusy, tak? No bo to też jest normalne. Tak. A kiedy młody człowiek stara się, aby stać się uczniem w Pani szkole, to na co Pani zwraca uwagę? Bo myślę, że też wiele osób tutaj młodych będzie nas oglądało, będzie może chciało zobaczyć, tak posłuchać właśnie, z kim będzie miało do czynienia, z jaką Panią dyrektor na co dzień i na co Pani dyrektor zwraca uwagę? No bo ta rozmowa zawsze jest jakimś takim elementem kwalifikującym bądź dyskwalifikującym. Ale tutaj bardziej chodzi o ucznia w tej chwili, o ucznia, tak? Tak, o ucznia. O ucznia. No to tutaj wiadomo, że ten proces rekrutacji dzisiaj wygląda tak troszeczkę
powiedziałam z jednej strony bezimiennie, bo dzieci się do nas zapisują przez system internetowy, tak? Ale gdzieś tam staramy się z tymi dziećmi zrobić takie rozmowy, ponieważ na każdym naszym kierunku my proponujemy takie dodatkowe zajęcia, które mają rozwijać te dzieci, które mają rozwijać ich zainteresowania i pasje, więc też dodatkowo... To jest właśnie bardzo cenne w szkole, że tak. Myślę, że to jest fajny pomysł i widzę, że to też dużą grupę dzieciaków przyciąga, że jeżeli mamy na przykład kierunek informatyk, to można dodatkowo tutaj kształcić się na dodatkowych zajęciach z zakresu e-sportu albo tworzenia gier komputerowych. I to jest chyba hit teraz, prawda? Teraz jest to hit, tak. Ten jeżeli e-sport. Mamy właśnie tą klasę technik logistyk czy spedytor, to tutaj klasy mundurowe, policjant, żołnierz. Jeśli mamy fryzjerstwo, to dodatkowo dokładamy tutaj wizaż i stylizację. A i w tym roku mamy pomysły na liceum ogólnokształcące i chociażby na kierunek realizacja dźwięku. A więc każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Natomiast na co my zwracamy uwagę? No nie jesteśmy taką szkołą, która gdzieś tam w rankingach szkół wiedzie jakiś prym, prawda? Myślę, że jesteśmy taką szkołą, która przyjmuje dzieci różne. Od dzieci bardzo dobrych poprzez dzieci troszeczkę słabsze. Ale za to wypuszczacie później. Wypuszczamy, tak. Okazuje się, że wśród tych dzieciaków w tej grupie są zawsze jakieś diamenty, jakieś takie, które my staramy się szlifować. I którym gdzieś tam dajemy jakieś te dodatkowe umiejętności, kwalifikacje do rąk, a więc wychodzą jako tacy pełnoprawni już potem, prawda, pracownicy, osoby poszukujące swojego miejsca na rynku pracy. Natomiast ja zawsze uważam, że ktoś, kto przychodzi do mnie do szkoły, to jest osoba, która przychodzi z czystą kartą. A więc jeżeli on przychodzi i widzę tą jego chęć, ten zapał, że on chce tutaj być, że ktoś z kolegów, koleżanek opowiedział mu i jemu się to spodobało i chce tego spróbować, to przyjdź. Nawet gdzieś tam nie za bardzo przyglądam się temu świadectwu, czy tam jest takie czy inne zachowanie, taka czy inna, powiedzmy sobie, ocena. Oczywiście do technikum musi być jakaś ta odpowiednia punktacja, prawda? Ale tutaj, tak jak podkreśliłam wcześniej, każdy przychodzi z czystą kartą i dopiero w trakcie pobytu w naszej szkole pokazuje, jakim jest naprawdę człowiekiem, uczniem i czy to, że zdecydowaliśmy się go przyjąć w nasze szeregi, to był dobry wybór. Ja tutaj mogę potwierdzić, wszystkich. Bo dwóch moich uczniów miało okazję, dwóch moich gimnazjalnych trafić do ZDZ-u i oboje bardzo, bardzo sobie chwalą i rozwinęli skrzydła nawet szerzej z języka polskiego niż kiedyś u mnie w gimnazjum. Także naprawdę jest to super, że jest taka szkoła, która właśnie daje tą czystą kartę, że nie ma takiego etykietowania, tylko... Bo czasami tak jest, tak, że się w życiu coś podzieje złego, ale można to odciąć i zacząć na nowo. Ja też zauważyłam, że dzieci, które przychodzą z różnymi świadectwami, to te świadectwa są sobie nierówne. Tak. Bardzo różnie ocenia się, czy zachowanie. W jednym gimnazjum posługuje się takim kluczem, inne gimnazjum takim kluczem. Teraz to już będą też szkoły podstawowe. A więc no nie chcemy tak jakoś bardzo wiązać się z tym, co jest napisane na tej kartce papieru, tylko raczej staramy się poznać tego ucznia w momencie, kiedy on zasili już nasze szeregi. No i jakoś tak do tej pory nie mieliśmy aż tak wielu porażek. Także myślę, że to jest jakiś taki dobry sposób i dobry klucz. Super. Więcej takich momentów dumy niż rozczarowań. Tak, zdecydowanie. Pięknie. Bardzo dużo powiedzieliśmy sobie na temat takich łączenia właśnie takich obszarów różnych w szkole. Pani dyrektor też wspomniała na temat tego work-life balance. I jakie są pani sposoby na doładowanie baterii? Bo tak myślę sobie, że dyrektor to w ogóle musi mieć jakieś osobne zasilanie jeszcze większych chyba niż nauczyciel. To mogę powiedzieć, że już pani powiedziała troszeczkę na początku. Bo dla mnie teraz największe doładowanie baterii to zabawa z moim wnukiem. Czekałam na to. Bezcenne. A tym bardziej, że ja też na początku zaznaczyłam, że zawsze chciałam pracować w przedszkolu, więc akurat ten mój trzylatek mały to jest taki przedział wiekowy, który bardzo, bardzo mi odpowiada. No i tutaj to, co pani też zaznaczyła, chodzenie po górach, czytanie książek, to są takie chyba teatr
Bardzo lubię teatr i boleję nad tym, że ostatnimi czasy tak trudno zdobyć bilety do teatru, no ale świadczy to też o tym, że nasz teatr jest na wysokim poziomie, rozwija się. No my musimy po prostu zawalczyć o ten bilet, jak mamy ochotę pójść i gdzieś tam pooglądać jakąś sztukę. Tym bardziej cenne już później. Tym bardziej cenne. No i myślę, że to są takie te najfajniejsze momenty. Takie troszeczkę oderwanie się od tej szkolnej rzeczywistości i gdzieś tam przeniesienie w jakąś zupełnie prywatną sferę. I to być musi. Bez tego ani rusz. Bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za to, że pani dyrektor tak bardzo ciepło mówiła o szkole i bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby właśnie w tym projekcie Bliżej Szkoły pokazać, że szkoła to jest takie naprawdę bardzo dobre miejsce. Pomimo tego, jaka teraz jest opinia na temat całego systemu edukacji, bo na to nie mamy dużego wpływu, prawda, jako takie pojedyncze osoby, ale od nas zależy to, jaka jest atmosfera w tym miejscu i to, czy damy taką możliwość, żeby nasi uczniowie rozwinęli skrzydła, żeby się dobrze czuli. I bardzo się cieszę, że jest takie miejsce w Bielsku, tak, jak ZDZ. Myślę, że podczas naszej rozmowy widzą się, nasunęły jakieś pytania i zachęcamy, prawda, do zadawania pytań pod filmem. Będziemy się starały na nie odpowiedzieć. I zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby odwiedzić Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku-Białej. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tak, podamy adres też w opisie filmu i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Z cyklu Bliżej Szkoły. Z cyklu Bliżej Szkoły. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.